mój sposób na zimowanie saraceni. Tego jest dużo na forach, dużo informacji. Ja Wam powiem najszybciej sposób, który mi się sprawdza już trzeci rok, czyli pomieszczenie nieużywane w półmroku, czyli zmniejszona liczba światła, nieogrzewane w zimie. Nie mamy teraz od 2 lat zim srogich. Temperatura utrzymuje się tak od 0 do 10, jak jest ciepło, kilkunastu stopni. Czyli warunki idealne, półmrok i minimalne liczby ilości wody. Ja akurat podlewałem niedawno saracenie, więc zobaczycie w zielniczkach, że jest woda. Co prawda ona nie sięga w pełni dolniczki, więc nie ma podsiąkania, ale minimalną wilgoć powinniśmy utrzymywać. To, że saracenia zimuje, odpoczywa, nie ma pełnej wegetacji, to nie znaczy, że powinna mieć zupełnie sucho. Jak widać, nie wypuszcza żadnych nowych pnączy. Są pewne pozaczynane, ale pozaczynane jeszcze w okresie jesiennym, zanim zacząłem ją zimować. Obecnie wzrost stanął. Nie wypuszcza żadnych stożków wzrostu, jeżeli chodzi o kwiat, co jest bardzo ważne, bo ponieważ to jest główny powód zimowania saraceni, abyśmy na wiosnę po wybudzeniu mieli piękne kwiaty.